Przepraszam, że tak trzasnąłem. Witam serdecznie. Mam na imię Remigiusz, nazwisko Wróbel. Jestem listonoszem, znaczy byłym listonoszem w zasadzie. Bardzo mi miło, że Państwo gościcie w moim domostwie. No to skoro o kuchni mowa, jeszcze nie mówiłem o kuchni, to zaczynam mówić o kuchni. W kuchni mam szereg udogodnień. To jest mój czajnik. I to ten czajnik, proszę Państwa, ma to udogodnienie, że gdy zagotuje się woda, to on gwizdże. Chociaż ja herbaty w zasadzie nie piję, piję kakao. To jest, proszę Państwa, o, przepraszam bardzo, to jest suszarka. Praktycznie ja zmywam, a to się samo suszy. Widzą Państwo, że to też nie ma żadnych podłączeń do prądu, to jest praktycznie urządzenie analogowe. Tutaj śpię. Niedawno też odkryłem, że to jest takie udogodnienie, że prawda, o, nawet tam, no ale to, że to się prawda rozkłada. Tym, czym się bardzo lubię zajmować, to jest encyklopedia. Ja może w ten sposób stanę z encyklopedią, dobrze? Może zaproponuję taką zabawę. Ja, że tak powiem, na chybił trafił, prawda, otworzę. Mam zamknięte oczy, nie wiem, czy to widać przez okulary. Proszę tego nie pokazywać, bo to jest część zabawy. Trzech pierwszych czytelników, słuchaczy, czy też widzów, bo w zasadzie to nie wiem, wygrają na pewno pewne nagrody. Miasto wojewódzkie nad Sanem, 60,6 tysięcy mieszkańców, przemysł elektrotechniczny, precyzyjny, drzewny, chemiczny, spożywczy. Przybliżył zespół stacji przeładunkowych. Tu nie mogę powiedzieć, bo bym za bardzo naprowadził Państwa. Jeżeli Państwo, nie wiem, spotykacie się w jakichś formach takich towarzyskich, można się w ten sposób bawić. W ramach domostwa chciałbym Państwa zaprosić również w inne części, a to ja może się przebiorę. O, mój stary rower. No widzisz? Nic w przyrodzie nie ginie. Jak widać, wróciłem rowerem. No co mogę powiedzieć o rowerze? No, praktycznie mam część jakby taką bagażnikową, prawda? No tutaj naprawdę może mi się dużo zmieścić rzeczy, no. Nie chcę teraz jakby Państwa tutaj zanudzać, ale nawet, prawda, tu też możemy butle. Wąż, to trochę wystaje, trochę będzie to niebezpieczne. Tu też jest gitara. W zasadzie mógłbym coś Państwu zagrać, ale jeszcze się uczę.